Można powiedzieć, że entuzjastycznie zareagował prezydent Suwałk na pomysł radnych zrzeszonych w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, którzy podczas ostatniej sesji podjęli temat elektronicznego systemu najmu obiektów sportowych w mieście. Miejscowe boiska, korty, sale i tym podobne miejsca cieszą się znaczącą popularnością wśród mieszkańców chcących aktywnie wypoczywać. Jednak odnalezienie dogodnego terminu w danym obiekcie to właściwie droga przez mękę i tylko najwytrwalsi lub najbardziej zdeterminowani sportowcy amatorzy kończyli swe poszukiwania sukcesem. Bezpośredni elektroniczny wgląd w terminarz przypisany do każdego z takich miejsc znacząco ułatwiłby rezerwację, uważają radni. Druga podniesiona przez nich kwestia to umożliwienie najmującym płatności online. Taki system w ich ocenie przyczyniłby się do łatwiejszego i efektywniejszego wykorzystania infrastruktury sportowej miasta oraz zachęciłby mieszkańców do aktywności fizycznej. Propozycja rajców spotkała się z aprobatą włodarza miasta, który zadeklarował, że dokona rozeznania na rynku i dołoży starań, aby wybrać i wdrożyć odpowiedni system.